Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Dziękujemy bardzo, że zechcieliście państwo przyjąć nasze zaproszenie o poranku w sobotę. A dzisiejsza konferencja będzie poświęcona tematowi tak naprawdę najistotniejszemu w tych wyborach, czyli stawce tych wyborów. Jaka jest stawka tych wyborów? Jakie partie polityczne trafią do Parlamentu Europejskiego? Jacy Kandydaci, jacy posłowie będą reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim, kto i jak będzie o polskie sprawy w Parlamencie Europejskim zabiegał. I drodzy Państwo, jak wiecie, nasi konkurenci polityczni, Platforma Obywatelska szczyci się tym, chwali się tym. Że od trzech kadencji rządzi w Parlamencie Europejskim, ma swoich przedstawicieli w Komisji Europejskiej, ma szefa Rady Unii Europejskiej, zajmuje ważne stanowiska z punktu widzenia właśnie instytucji europejskich. Tylko pytanie jest takie, co z tego wynika dla Polski? Jakie są z tego dla Polski korzyści? Jakie są, tego, jakie są z punktu widzenia Polski ważne sprawy, które dzięki ich obecności w tych instytucjach udaje się dla Polski załatwić? I drodzy Państwo, w naszym przekonaniu tych spraw jest bardzo niewiele, a tak naprawdę w ogóle nie ma żadnych tak naprawdę efektów ważnych, istotnych z punktu widzenia strategicznych interesów Polski działalności, aktywności Platformy Obywatelskiej właśnie tam, w Brukseli. I drodzy Państwo, najlepszym przykładem tego, jak funkcjonuje Platforma w Brukseli jest to, w jakiej zasiada grupie politycznej. Szczyci się tym, że zasiada w największej grupie politycznej w Parlamencie Europejskim. Szczyci się tym, że ta największa grupa polityczna decyduje o tym, jakie sprawy, jaka jest agenda parlamentu, jakie sprawy są procedowane w Parlamencie Europejskim. Problem polega tylko na tym, że bardzo często jest tak, że ta grupa polityczna, w której zasiada Platforma Obywatelska, głosuje przeciwko elementarnym, strategicznym, najważniejszym interesom Polski. Głosuje w sprawach, które z punktu widzenia Polski są istotne, a które przez grupę EPL, przez grupę chadecką, w której zasiada Platforma Obywatelska które nie są popierane i które są bardzo często ściągane czy usuwane z agendy Parlamentu Europejskiego przy łamaniu elementarnych zasad regulaminów, tak jak to miało miejsce w przypadku pakietu mobilności. My, drodzy Państwo, pytamy dzisiaj, czy to nie jest czasem tak, że to nie jest, jak mówi Platforma Obywatelska, dzisiaj pewnie będą to powtarzać na swojej konferencji, konwencji, że... To jest wielki wybór. Że ta kampania wyborcza, te wybory do Parlamentu Europejskiego to jest wielki wybór. My pytamy, czy to nie jest czasem wielkie oszustwo. Tak, drodzy Państwo, czy to nie jest wielkie oszustwo, że zasiadając w dużej frakcji, największej w Parlamencie Europejskim, tak naprawdę są tam europejskimi statystami, są posłami, którzy nie mają żadnego wpływu na to, jak ta frakcja funkcjonuje, w jakich tematach działa i jakie sprawy z punktu widzenia Polski załatwia. W naszym przekonaniu, drodzy Państwo, jest to właśnie wielkie oszustwo. Ale zobaczmy na grafiki, które przygotowaliśmy specjalnie dzisiaj na tą konferencję prasową, żeby to pytanie o to wielkie oszustwo Państwu tutaj udokumentować i przedstawić. Otóż pytamy, czy ten wielki wybór, o którym, mowa, o którym mówi Platforma Obywatelska, nie jest czasem wielką cenzurą. Przypominamy, że grupa EPL, grupa chadecka, w której zasiada Platforma Obywatelska, głosowała czy przygotowywała. Dokument, raport Akta II, czyli raport, który wprost wprowadza cenzurę w internecie i jest przeciwko wolności w internecie. To jest właśnie raport przeprowadzony rękami grupy IPP, czyli grupy, w której zasiada Platforma Obywatelska. Spójrzmy dalej. Czy ten wielki wybór, o którym mówi tak często i będzie mówić dzisiaj na konwencji Platforma Obywatelska, to nie jest czasem wielki donos? Przypominam Państwu, że. Wielokrotnie w ostatnich latach posłowie platformy obywatelskiej, również rękami posłów platformy obywatelskiej, ówczesnego posła pana Rafała Czaskowskiego, przygotowywali rezolucje, które wprost uderzały w Polskę, które atakowały Polskę i były potem przez grupę EPL, przez grupę w której zasiada platforma zatwierdzane, procedowane i przeciwko Polsce redagowane. Rafał Czaskowski własnymi rękami wprowadzał zmiany. Dotyczące właśnie takiej rezolucji z 13 kwietnia 2016 roku, gdzie wprost proponował zapisy, które uderzały w polskie strategiczne interesy i były donosem na Polskę, tam właśnie w Brukseli. Zapytajmy również, czy ten wielki wybór, o którym mówi Platforma, nie jest czasem wielką nierównością. Przypomnijmy, że głosami grupy EPL, w której zasiada Platforma przeszedł szkodliwy dla polskich przewoźników pakiet mobilności. Przypomnę tylko, że dwa z tych trzech raportów wchodzących w skład pakietu mobilności, drodzy Państwo, zostało odrzucone przez moją Komisję Transportu, a mimo tego wróciło przy poparciu grupy EPL na sesję plenarną i głosami grupy EPL, posłów niemieckich, francuskich, włoskich zostało, został ten pakiet mobilności skrajnie niekorzystny dla polskich przewoźników przyjęty. Pytajmy dalej, czy ta, ten wielki wybór nie jest czasem wielką migracją. Przypomina, przypomnijmy, że grupa hadecka, w której zasiada Platforma Obywatelska, poparła przymusową relokację uchodźców. Polski rząd był od początku, rząd Prawa i Sprawiedliwości, był od początku temu przeciwny, zresztą sukcesem potem udało się przekonać naszych partnerów, że to jest bardzo bła, zła, błędna decyzja. Pytajmy dalej, czy wielki wybór to nie jest czasem wielka blokada? Grupa EPL również rękami posłów Platformy Obywatelskiej. Głosowała przeciwko petycji dotyczącej strategicznego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia szlaku, który ma łączyć północ z południem przez Polskę wschodnią ma być tak naprawdę zwiększeniem dostępności komunikacyjnej tej części Polski, a mimo tego grupa EPL rękami również, czy z inicjatywy posłów Platformy, głosowała przeciwko tej petycji, przeciwko temu szlakowi, przeciwko tej drodze, czyli przeciwko elementarnemu. Transportowemu, komunikacyjnemu interesowi Polski. Pytajmy dalej, czy wielki wybór, o którym dzisiaj będzie mówić Platforma na swojej konwencji, to nie jest czasem wielka krzywda. Wielka krzywda polegająca na tym, że grupa IPP, grupa EPL, w której zasiada Platforma, głosowała przeciwko kontroli działań Jugendamtów. Poparła dyskryminację rodziców w sporze z Jugendamtami. Bardzo ważna, kluczowa z punktu widzenia polskich rodziców sprawa, a więc Jugendamty, które zabierają wbrew prawu, wbrew woli rodziców dzieci. A mimo wszystko Platforma Obywatelska, zasiadając w grupie EPL, popierała te rozwiązania, które służyły właśnie temu, tej instytucji, jakim są Jugendamty. I drodzy Państwo, kończąc, zadaję jeszcze raz to pytanie. Czy ten wielki wybór to nie jest czasem wielkie oszustwo? Czy to nie jest tak, że Platforma jedno mówi w Polsce, a potem zupełnie co innego robi w Europie, głosując tam właśnie za szkodliwymi, czy popierając szkodliwe rozwiązania z punktu widzenia strategicznych interesów naszego kraju? A nade wszystko, Szanowni Państwo, czy to nie jest czasem tak, że zasiada w grupie politycznej, która przeciwko Polsce bardzo często działa i bardzo często głosuje? Pozwólcie, drodzy Państwo, że przywitam na naszej konferencji prasowej Pana Profesora Ryszarda Legutko, lidera naszej frakcji Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, lidera prawa i sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, a także Pana Ministra Jacka Sariusza-Wolskiego. I bardzo proszę Pana Profesora, Pana Ministra o zabranie głosu w tym momencie. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no rzeczywiście tak jest, że w działaniach platformy obywatelskiej obserwujemy od dłuższego czasu postępującą demoralizację. No, tak być nie musiało wcale. Ja przypomnę, że na początku poprzedniej kadencji, kiedy szefem Delegacji polskiej w EPL był pan Jacek Sariusz-Wolski, a ja byłem szefem Delegacji Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy się regularnie spotykali i robiliśmy wspólne uzgodnienia, tak żeby to służyło Polsce. Głosowaliśmy razem, spotykaliśmy się, współpraca była bardzo dobra i zawsze podkreślałem, że w Brukseli te konflikty, które są w Warszawie, nie przenoszą się. Teraz już bym tak nie powiedział. Toczy się wojna przeciw prawu i sprawiedliwości, a co ważniejsze przeciw polskiemu rządowi. A konsekwencja tego jest taka, że Politycy Platformy Europejskiej stają się zupełnie impotentni politycznie. To jest cena, jaką zapłacili za to, że walczą z polskim rządem i szukają wsparcia dla tej walki z polskim rządem. Pan przewodniczący Donald Tusk nie zachowuje się wcale jak przewodniczący Rady. Zachowuje się raczej jak harcownik, który walczy z polskim rządem i to są jego priorytety. To co Państwo obserwowaliście ostatnio, czyli głosowanie w sprawie pakietu mobilności pokazuje też ową postępującą demoralizację. Złamane zostały wszystkie możliwe zasady, wszystkie reguły, jakie obowiązują w parlamencie, tylko po to, żeby to przepchnąć. Już pan poseł Poręba mówił, że platforma okazała się być niezdolna do powstrzymania tego, bo, bo nie jest. W parlamencie europejskim, a szerzej w polityce europejskiej obserwujemy od pewnego czasu monopol, monopol jednej koalicji politycznej, która Uważa, że jej wszystko wolno, wolno jej łamać również swoje własne reguły. To, co się stało z pakietem mobilności i ten gwałt na regułach, to nie jest jeden ani wyjątkowy. Takie praktyki się toczą. Szef EPL-u Manfred Weber czuje się coraz bardziej jako człowiek, któremu wszystko wolno. Koledzy z Platformy zapraszają go do Polski. Manfred Weber przyjeżdża do Polski i mówi, co leży, a co nie leży w interesie narodowym polskiego rządu. To, jest, to są stwierdzenia po prostu niebywałe. On przyjeżdża do Polski jako. jako Pan, on przyjeżdża jakby do siebie i mówi, co należy robić. Gdyby jakikolwiek polityk przyjechał do Niemiec, czy jakiegokolwiek innego kraju i mówił rzeczy podobne, co leży albo co, leży, co nie leży w interesie tego kraju i jego rządu, uznano by go za szaleńca. Tymczasem takie rzeczy są tolerowane. Innymi słowy traktuje się naszych kolegów z Platformy Europejskiej z koalicji europejskiej za Hetkę Pentelkę, mówiąc dobitnie, jedyna rzecz, jaką oni dostają, to jest wsparcie na walkę z polskim rządem. To jest jedyna rzecz, jaką dostają. W zamian nie dostają niczego. Nie potrafią najprostszej rzeczy przeforsować, bo już sprzedali duszę i ciało. Tej nie, nie, niechlubnej i temu niechlubnemu i niegodnemu działaniu. Stawką tak naprawdę tych wyborach jest to, czy instytucje europejskie to będą instytucje otwarte, zrównoważone, gdzie wszyscy będą mieli równy głos, czy też będzie postępował ów monopol jednej koalicji politycznej i owa nieszczęsna demoralizacja, której jesteśmy świadkami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Poproszę o zabranie głosu pana Jacka sarusza Wolskiego, który chyba najlepiej wie, jak funkcjonuje Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim. Panie ministrze, proszę bardzo. Do tej listy przegranych bitew, przegranych ważnych polskich interesów, ja bym dorzucił to, że mamy do czynienia z Unią w kryzysie. To jest wielki kryzys, i Platforma Obywatelska, jako część największej grupy politycznej ma udział w tym kryzysie. W polskim interesie leży, żeby Unia Europejska była sprawna, żeby była silna tam, gdzie ma kompetencje, nawiasem mówiąc, żeby nie wkraczała w nie swoje kompetencje, ale to jest inna sprawa, a pozostawia Unię Europejską na tym przełomie kadencji w stanie wielkiego kryzysu. Po pierwsze, odchodzi jeden bardzo ważny członek Unii Europejskiej, Wielka Brytania, co jest wielką dla Polski geopolityczną, geostrategiczną w wymiarze ludzkim, gospodarczym również stratą. Po drugie, nadal niezaregnany jest kryzys gospodarczy. Po, drugi, po trzecie, kryzys migracyjny trwa i dotyka wszystkich w swoich konsekwencjach odroczonych, chociażby takich jak zjawisko terroryzmu. Skłócona z Stanami Zjednoczonymi Unia, nieprowadząca stanowczej polityki wobec Rosji, z wojną na swoich południowych rubieżach i z wojną na swoich wschodnich rubieżach. Taką Unię dzisiaj mamy w wielkim kryzysie i Platforma Obywatelska była zbyt zajęta donoszeniem na Polskę. Z zaciąganiem zobowiązań u swoich partnerów po to, żeby akcja zagranica oparta na artykuł 7 została wytoczona przeciwko Polsce, żeby móc zaradzić tym kryzysom, który wymieniłem, była kompletnie pasywna. Powstaje pytanie, czy to, co pokazała jako część tej wielkiej machiny która powinna walczyć z kryzysem, który jest przecież wbrew polskiemu interesowi. Czy to rokuje dobrze na przyszłość, na kolejną kadencję? Ja nazywam to wyzerowaniem potencjału politycznego Platformy. Błagając, prosząc, domagając się sankcji wobec Polski, budując tą infamię i oczernianie Polski i jej wizerunku, nie znalazła czasu, ażeby zatrzymać Nord Stream a żeby zatrzymać akta 2 a żeby zapobiec temu że budżet unijny na kolejny okres będzie się przesuwał ze wschodnich części unii na południe i można by jeszcze dłużej mówić o tych obszarach gdzie nie starczyło jej ani uwagi ani czasu również odwagi żeby się za Polską wstawić i przeciwstawić tym również we własnej grupie politycznej którzy mają jeśli chodzi o polskie interesy całkiem Przeciwstawny punkt widzenia. A zatem wyzerowany potencjał, ponieważ tak wielkie kredyty zostały zaciągnięte na to, ażeby, żeby znaleźć sojuszników akcji zagranica plus ulica na terytorium Polski. Moim zdaniem to bardzo rokuje źle, ponieważ ten brak potencjału, powiedziałbym więcej, to jest ujemny potencjał. Oni są tak głęboko po uszy zadłużeni u swoich partnerów, że to, co w przyszłości będą musieli robić, to spłacać ten kredyt. W jaki sposób spłacać? Uległością, postawą klientelistyczną, potakiwaniem, a nie walką o polskie interesy. A te polskie interesy wobec sytuacji, jaka jest w Unii dzisiaj, yy, są jeszcze ważniejsze i trudniejsze do obrony. A zatem potencjał na przyszłość? Żaden. Rokowania, że będą obrońcami polskich interesów? Żadne. Żadne. Szanse, że będą nadal robili to, co dotąd, to znaczy koncentrowali się na atakowaniu polskiego rządu, przeogromne. Czy to jest dobra rekomendacja? Wielki wybór? To jest wielki wybór. Trzeba uniknąć tego wyboru, który by tak źle mógł przysłużyć się Polsce.